Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam, Szanowni Państwo, w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim gościem pan dr Grzegorz Majkrzek z Instytutu Pamięci Narodowej. Kłaniam się. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy dzisiaj o pacyfikacji kopalni wujek. Jesteśmy w tym okresie, w którym wspominamy stan wojenny i te różne krwawe wydarzenia z tym związane, i dzisiaj, właśnie jako że emisja programu 16 grudnia to o kwestii kopalni wujek, do dzisiaj no, myślę, że jednak nie tak rozliczone, jakbyśmy chcieli, żeby ona rozliczona była, i cały czas okryta i coraz większą chyba mgłą, powiedziałbym, tajemnicę ze względu na zapomnienie, bo przecież mówi się o tym niewiele, a to nowe pokolenie, które dzisiaj, jak państwo widzą, wychowuje się na TikToku, chyba o tym też za mało wie, więc zachęcam do tego, żeby ten materiał udostępniać, żeby tę wiedzę szerzyć i żeby wspierać kanał PCH24. Jak Państwo wiedzą, musimy zorganizować sobie w Warszawie nowe studio. To, w którym teraz nagrywamy, już niedługo nie będzie studiem naszym, także musimy coś innego znaleźć, coś innego utworzyć, zachęcam do wspierania, wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. I Panie Doktorze, przechodząc do naszej rozmowy, dlaczego w ogóle taka decyzja zapadła, żeby takie siły rzucić przeciwko górnikom w kopalni wujek, którzy zdecydowali się na strajk? To takie pytanie, które chyba każdemu do głowy przychodzi, bo gdy widzicie te wszystkie czołgi, te całe wojska praktycznie rzucone przeciwko górnikom, dlaczego? ponad 60 czołgów i bojowych wojsków wozów piechoty rzuconych. Półtora e, tysiąca milicjantów biorących udział w szturmie. No, to wynikało z bardzo prostej e, rzeczy. Po pierwsze, władze e, starały się pacyfikować strajki, które wybuchły po wprowadzeniu stanu wojny. No, tych strajków e, SB naliczyła, są dane mocno niepełne około 200, w około 40 przypadkach była pacyfikacja, dane wojskowe mówią o ponad 60 pacyfikacjach. E, I e, Zwolność pozwania był taki, że najpierw starano się negocjować, później wywierać presję, zastraszyć prokurator i tak dalej, mówiąc o konsekwencjach strajku, a w przypadku na przykład wujka zakładu zmilitaryzowanego za odmowę wykonania rozkazu groziła nawet kara śmierci. Zresztą najwyższy wyrok, najwyższe wyroki w stronie wojny to były wyroki za strajki w Wyższej Szkole Morskiej. 10 lat dostała Ewa Kuba siedzi, bo też to była szkoła zmilitaryzowana. To był jednodniowy strajk dobrowolnie zakończony. Ale wracając na Górny Śląsk. E, otóż e, Górny Śląsk był kluczowy. Po pierwsze władze tam spodziewały się dużego oporu a po drugie był kluczowy dlatego, żeby dobywał polskie czarne złoto, czyli węgiel. A węgla brakowało. Zapasy węgla w elektrociepłowniach były dosłownie na kilka dni. I wyobraźmy sobie, że stają kopalnie, nie ma węgla, są nieogrzewane domy, to powoduje siłą rzeczy bunt. Czyli ten bunt przeciwko stanowi innemu, jest większy, więc. Kopalnie należało spacyfikować za wszelki, za wszelką cenę. Przecież należy pamiętać że dzień wcześniej w manifestie Lipcowym ci sami zomowcy strzelali. Nie było na szczęście zabitych byli ranni i tych zomowców którzy strzelali dzień wcześniej są w następnej kopalni akceptując ich zachowanie dzień wcześniej czyli akceptując strzelanie do górników. Po prostu strajki należało stłumić za wszelką cenę. A gdy idzie o samych górników, to jakie mieli w pańskiej ocenie nadzieje na ten strajk? Co chcieli konkretnie osiągnąć? Czy myśleli rzeczywiście, że uda się wręcz zatrzymać, albo odwrócić stan wojenny? Ten strajk wybuch w związku z internowaniem przewodniczącego Komisji Zakładowej Ludwiczaka. To była taka sytuacja, że o 23.30 przybyli do niego funkcjonariusze i stwierdzili, że podobno było łamanie do siedziby, do siedziby związku. 12 grudnia. 12 grudnia, jeszcze przed formalnym prowadzeniem i że powinien z nimi się udać do siedziby. On uznał, że jest to podstęp. Zadzwonił przez górniczy telefon, który jeszcze jeszcze działał do kolegów. Przybyli koledzy, zostali brutalnie pobici. Ludwicza internowano. Ta informacja dotarła do jego kolegów, którzy postanowili zaswajkować w obronie swojego przewodniczącego związku w swoim zakładzie pracy. Próbowała z nimi podjąć rozmowę dyrekcja i komisarz wojskowy Zjednoczenia, do którego należała ta kopalnia, i robili to na tyle nieudolnie, bo ten komisarz obiecał, że no postara się o zwolnienie, a jak nie, to się najwyżej dowie, gdzie on jest. To spowodowało eskalację. Pojawiły się kolejne żądania, czyli odwołanie stanu wojennego, zwolnienie wszystkich internowanych i przestrzeganie porozumienia strzębskich. I górnicy byli zdeterminowani. Przyszykowali się do ataku. bo Postanowili bronić swojego zakładu pracy. No i skończyło się siłową pacyfikacją w dniu 16 grudnia. Tu bardzo ważną rzecz, też trzeba powiedzieć, dwie, dwie bardzo ważne rzeczy by się trzeba powiedzieć. Jedna dotyczy bezpośrednio wujka, to znaczy, górnicy powiedzieli, że jak kroczy w wojsko to oni tak zakończą. Jeżeli skończy, skroczy ZOMO, to dojdzie, do będą z nim walczyć. I władze miały tego świadomość. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest to, że kościół co najmniej dwukrotnie, jak uchwalono dekrety stanu wojennego, bo prymat Kreml był jedną z pierwszych, które się mogły z nimi zapoznać, to chodziło o neutralizację kościoła myśl komunistycznej, tezy, że nie walczy się z dwoma frontami. Czas na walkę z Kościołem przyszedł po pacyfikacji niepokornej części społeczeństwa w roku 1983 i y, prawnicy kościeli zwrócili uwagę między innymi na zapisy dotyczące użycia broni. Zapis był taki, że na miejscu dowódca oddziału lub pododdziału Podjąć decyzję o użyciu broni. No i prawnicy kościelni i przedstawiciele kościoła zwracali uwagę, że to może doprowadzić do rozlewu krwi. Władze, które były skłonne zmienić na przykład dekret o stanie wojennym, tam wykreślono takie dwa przepisy pozwalające państwu na ingerencję w działalność kościoła, to był taki czysty poród czasu Stalinowskich chodziło o obsadę stanowisk, powiedział, że absolutnie w tym przypadku nie ma możliwości zmiany tego zapisu i właśnie ten zapis doprowadził do tragedii w Wujku. A gdy idzie o tę kwestię, której pan doktor wspomniał, o tej decyzji górników, że będą walczyć z siłami milicyjnymi, ale nie będą walczyć z wojskiem. Dlaczego taka postawa? No to wynika z podejścia, myślę, Polaków do wojska, tak? Wojsko w tym ludowe wojsko polskie cieszyło się dla mnie niezrozumiałym zaufaniem, ponieważ trzeba pamiętać, że w czasach stalinowskich skazywały sądy wojskowe. W 1956 roku Poznań pacyfikowało wojsko, w 1970 roku ofiary śmiertelne to głównie zasługa w cudzysłowie wojska, więc to wojsko mimo wszystko cieszyło się zaufaniem. Stan wojenny też był dziełem wojska tak naprawdę. Czyli wykorzystując tę świadomość górników i taką mentalność, władza ludowa specjalnie użyła wojska do pacyfikacji? Znaczy, y, władza ludowa e, w tym przypadku trudno nie odnieść wrażenie, że zależało jej na, na tym, że polała się krew, bo gdyby weszło samo wojsko, to górnicy by się poddali, tak? E, a ponieważ weszło domu, doszło, doszło do walk i doszło do masakry. No to masakra nie miała nic wspólnego z walkami oczywiście, bo ci milicjanci strzelali z odległości co najmniej 20 metrów, strzelali w klatki piersiowe, w górne partie ciała, więc to oni strzelali, żeby zabić, tak, ale oni mieli... Oni mieli przyzwolenie, i mało tego, moim zdaniem, nie jest przypadkiem, że padły ofiary na Górnym Śląsku, ponieważ władzom po pierwsze zależało na spacyfikowaniu strajków właśnie na Górnym Śląsku ze względu na węgiel, a po drugie władze zależało na takiej pokazówce, że pokaże, że one się nie cofną, nie cofną przed niczym i no, w kraju, w którym. Proszę sobie wyobrazić, że w styczniu 1982 roku generał Piotrowski, czyli minister górnictwa, pisze do generała Jaruzelskiego w sprawie braku węgla, czy premiera, powodu, na temat braku węglarek do wywozu węgla. Ma, żyjemy w kraju, w którym decyzje, bo oczywiście Jaruzelski i jego otoczenie wiedzą, że oni nie wiedzieli, nie pozwolili i tak dalej. Ale takie decyzje zapadały na najwyższym, na najwyższym szczeblu. Mało tego, tak jak mówię, ten, gdyby ktokolwiek zareagował po pacyfikacji manifestu lipcowego i nie posłał tego samego, bo to ten sam pluton specjalny pacyfikował manifest lipcowy dzień wcześniej, to do tej tragedii po prostu by nie doszło. W efekcie zginęło na miejscu sześciu górników, siódmy zmarł następnego dnia, dwa i następni w kolejnych tygodniach pod koniec stycznia, ostatni z nich Stawisiński. O kwestii odpowiedzialności i skutków tych wydarzeń jeszcze pana doktora zapytam, ale pytanie o to, czy w samej kopalni Wujek były też jakieś wewnętrzne siły komunistyczne, mówiąc krótko agentura, która starała się to rozpracowywać od środka? Zapewne agentura była. Nie wiem, czy, ktoś tą, kwestię, czy to, ktoś tą kwestię badał. Zresztą była rozbieżność wśród górników i członków komisji zakładowej, czy strajkować, czy nie strajkować. Natomiast myślę, że to w tym momencie nie jest ważne, czy ta agentura była, czy nie, no bo mieliśmy do czynienia ze strajkiem autentycznym, tu nie było żadnego elementu prowokacji. Władza nie była w stanie w żaden sposób wpłynąć na jego przebieg. O czy można podać przykłady jakichkolwiek strajków, które były prowokowane właśnie przez agenturę? Yy, protestów, strajków tak, ale nie po wprowadzeniu stanu wojennego. Przed stanem wojennym, yy, w grudniu 1981 roku, SB opracowała tak zwaną taktykę odcinkowych konfrontacji. Ona zakładała prowokowanie strajków, napięć. Po to, żeby dać pretekst właśnie takiej konfrontacji, którą miano rozegrać w sposób e, propagandowy, jedną z takich sytuacji było rozrzucenie fiolek z, z, z trującą substancją pod kopalnią sosnowiec e, jesienią 81 roku. Więc e, można się zastanawiać, które strajkiem przed jesienią 81, bo tam się są takie wytyczne Polski Szczaka. podrzewać napięcie, prowokować. Straj, prowokować Strajki, bo kolejne strajki to jest pretekst do stanu wojennego. Ale to robiono przed stanem wojennym. Po 13 grudnia robiono wszystko, żeby te strajki spacyfikować. Między innymi tego wykorzystano tak zwany wymiar sprawiedliwości, żeby po prostu ludzi zastraszyć. Stąd na przykład ta kara śmierci grożąca za niewykonanie rozkazu. I stąd wspomniane 10 lat dla Ewy Kubasiewicz za jednodniowy strajk w Wyższej Szkole Morski, strajk zakończony dobrowolnie. Czyli te wcześniejsze prowokacje były na to zamierzone, żeby stan wojenny wprowadzić, a gdy cel został osiągnięty. Tak, mieć pretekst dla stanu wojennego. Potem nie było nie. już potrzebne. Tego pretekstu szukano na wewnątrz, zewnątrz, między innymi szukano takich y, oświadczeń, które by świadczyły, że rzekomo nam grozi interwencja. Grano straszakiem interwencji y, rosyjskiej, a w rzeczywistości Jaruzelski do ostatniej chwili zabiegał Rosjan o gwarancję pomocy, bo się bał, że na przykład na Górnym Śląsku właśnie sobie władza nie poradzi. Przejdźmy w takim razie do kwestii odpowiedzialności. Kto konkretnie jest w pańskiej ocenie odpowiedzialny za tę masakrę? Bo rozumiem, że nie tylko ci, którzy za spust, za spust pociągali. No oczywiście, wiadomo, że przed sądem stanęli. Stanął dowódca oddziału, członkowie oddziału, który strzelał ten dowódca. Po jednym z najdłuższych procesów w III RP został skazany bodajże na 7 lat więzienia, jego podwładni dostali niższe wyroki. Próbowano też skazać, był oskarżony Czesław Kiszczak. Chodziło o ten właśnie tryb strzelania, ponieważ on wysłał taki szyfrogram, który o tym informował do podwładnych. A jak wiemy, dekret o stanie wojennym, który zawierał ten przepis, on jest w dzienniku ustaw datowanym na 16 grudnia, a de facto jeszcze kilka dni później się ten dziennik ukazał, więc Podstawą strzelania był ten program Kiszczaka. Było kilka procesów, które nie zakończyły się prawomocnym wyrokiem i skazaniem. Moim zdaniem powinien odpowiadać zarówno Kiszczak, jak i Jaruzelski, bo to wynika, pewne, pewne, to, że doszło do masakry w Wójku, to jest odpowiedzialność na pewno i Kiszczaka, i Jaruzelskiego. A te wyroki, które zostały wymierzone, rzeczywiście one są w pańskiej ocenie w jakikolwiek sposób adekwatne, czy zupełnie nie? Powiem tak, no dla porównania Pelowski Sąd, bo Pelowskie Sądy bardzo szybko skazały górników za strajk, orzekły kary do czterech lat więzienia. Powiem tak: mniej ważna jest wysokość wyroków, ważniejsze jest to, że te wyroki zapadły. To jest tak jak. W procesie autorów stanu wojennego, że Kiszczak został skazany, a nie trafił do więzienia. Mi zabrakło tam jednej rzeczy: że on trafił na 24 godziny symbolicznie do tego więzienia za stan wojenny. Na pewno y, powinni również y, zostać osądzeni nie tylko ci, którzy pacyfikowali, ale również ich koledzy, którzy byli obecni pod kopalnią, ponieważ to warto przypomnieć, y, to y, jak się zachowywali ci milicjanci pod kopalnią. Był taki list y, trójki lekarzy y, z jednego ze szpitali z okolic. Na podstawie informacji od kolegów z Pogotowia, którzy tam przyjeżdżali, opowiadali, że na przykład bito kierowców, bito pielęgniarki, wyrywano węflony rannym górnikom. No, sceny były niesamowite, i yy, nikt za to nie odpowiedział. Znaczy, rozważano postawienie przed sądem tych autorów tego listu. No ale nie można ich było postawić przed sądem, ponieważ oni ten list wspali przez prymasa do Jaruzelskiego, on nie został upubliczniony w żaden sposób. Gdy został upubliczniony ten list przez, przez, przez Radio Wolna Europa, wtedy zapewne zrobiono by tym ludziom proces, zresztą druga rzecz, dla której z tego zrezygnowano bo raczej starano się wyciszyć prawdę o wujku. Pamięć o wujku. Przejdźmy teraz do skutków i krótko i długoterminowych tej pacyfikacji. Jakie były skutki krótkoterminowe? Oprócz tego oczywiście, że strajk rzeczywiście został szybko zakończony. Jak to no, wpłynęło na sytuację po, na całym świecie? Po tym jak doszło do masakry górnicy postanowili strajk zakończyć. Niewątpliwie pacyfikacja wujku miała taki efekt mrożący. Jak się spojrzy na ilość strajków, to, to rzeczywiście wpłynęło na to, że nawet może nie tyle, znaczy wpłynęło na to, że ta fala nie rozwinęła się bardziej strajkowo, bo z e, dynamiką strajków jest tak, że one potrzebują troszkę czasu, żeby, żeby, żeby się rozwinąć. No, oczywiście protesty w kopalniach e, trwały do, właśnie do końca grudnia, e, ale też były protesty e, pod ziemią. Bardzo trudne zresztą z odcinaniem światła, z pogłoskami o tym, że władza będzie gazować i tak dalej. Natomiast były też oczywiście te procesy górników. Została wszczęta sprawa w sprawie strzelania, ale szybko umorzona, tym bardziej, że władze zrobiły wszystko, żeby nie ustalić to. Kto strzelał, bo e, przestrzelano e, broń, z której e, ci zomowcy strzelali. Zresztą zniszczono e, i dokumentacje dotyczące rannych, zabitych, e, zniszczono, zniknęła e, amunicja. Poza bodajże dwoma łuskami, którą ukryli e, lekarze, e, zniknęły akta nadzoru prokuratorskiego. Zrobiono wszystko, żeby właściwie zatrzeć ślady. Natomiast e, nie zabito pamięci, bo w miejscu, w którym pacyfikacja wyglądała tak, że najpierw ruszyło wojsko, zrobiło wyłomy w murach, że w jednym z tych wyłomów ustawiono krzyż, który upamiętniał tych zabitych górników. Ten krzyż pod koniec stycznia usunięto, ale górnicy zagrozili kolejnym strajkiem i pojawił się inny krzyż. Zresztą do końca lat 80., za modlenie się, oddawanie hołdu tym górnikom, no ludzi karano po prostu. Natomiast no, wujek przetrwał, pamięć o wujku, o wujku przetrwała, i mówił pan, że to jest rzecz zapomniana. Ja bym powiedział, że nie do końca, bo funkcjonuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, zostało ostatnio zbudowane Fantastyczna wystawa, którą Polecam wszystkim, którzy będą w Katowicach. Warto zwiedzić mała powierzchnia muzealna, ale kapitalnie zrobiona wystawa. Dyrektor Robert Ciupa bardzo dbał o pamięć. Są co roku na przykład organizowane biegi ku zamordowanych górników. Także ta pamięć na Śląsku myślę, że z nią nie jest najgorzej. Znaczy, generalnie jest tak, że nasza pamięć historyczna jest dużo gorsza, ale myślę, że akurat z wujkiem nie jest tutaj najgorzej. Czyli, gdy idzie o krótkoterminowe skutki, to można powiedzieć, że z perspektywy logiki komunistów no, wszystko się doskonale udało, no, bo starek został zgaszony, temperament innych górników też został wtedy, że tak powiem, ugładzony. Ale długofalowo, jakie miały skutki te wydarzenia w wujku dla mentalności całej już Polski, nie tylko środowiska? Znaczy, określa. one miały. Yy... Bardzo duże znaczenie dla ludzi ze Śląska, bo ludzie ze Śląska pożegnali się z takim, byśmy powiedzieli, mitem dobrej władzy ludowej, bo to jednak dla Górnego Śląska był szok, że strzelano do górników, którzy. Nie, e, przypomnijmy, nie opuścili swojego zakładu e, pracy, tak? Natomiast, no, dla całego społeczeństwa, no, to był bu, szok, tym bardziej, że m, proszę pamiętać o e, takiej rzeczy, że e, to, że władze podały o śmierci sześciu górników, bo na miejscu zginęło sześciu, to mało kto w to uwierzył. Na przykład w mediach zachodnich pojawiała się liczba 50 górników e, i tu też warto powiedzieć, bo my, my mówimy, zapytał mnie Pan o skutki krajowe, ale to miało również skutki międzynarodowe. Otóż yy, stanowcze potępienie stanu wojennego, stanowcze stanowisko Stanów Zjednoczonych, czy Szwecji, to była reakcja na zabitych właśnie w wujku. Wcześniej te reakcje na stan wojenny były dużo, byśmy powiedzieli, łagodniejsze. Te ostre reakcje właśnie spowodowała masakra w wujku. Czyli można powiedzieć, że w tej perspektywie to się nie, nie było opłacalne dla komunistów? Trudno Ech, takie oceny e, się wydawać, bo dobre, to dopiero. Ale... Dobre pytanie. Znaczy, Ja myślę, że podsumowując z punktu widzenia Jaruzelskiego, umiarkowanie korzystne. Znaczy, ja myślę, że ekipa Jaruzelskiego balansowała trochę na takiej dosyć, byśmy powiedzieli, linie, gdzie... Z jednej strony im zależało na pokazaniu siły, na krwawym strumieniu, a z drugiej strony zależało, zależało na tym, że to nie było zbyt krwawe, bo umówmy się, na przykład pytanie, na ile obawiano się buntu w wojsku. Bo no do pewnego momentu wiadomo, że żołnierze rozkazy wykonają, a były takie miejsca gdzieś, na przykład bratali ze swojej i tak było, na przykład w Gdańsku, pod Stocznią Gdańską, gdzie żołnierzy w, Sił pancernych, wycofano spod stoczni, bo oni się zbratali z, ze strajkującymi. Więc yy, yy, tu, bo, tu była yy, ta pewna granica, której bano się przekroczenia, a z drugiej strony rozumiem, zależało na takiej pokazówce, no jednak udało się stłumić tą falę strajków, aczkolwiek rzeczywiście na górnym Śląsku te strajki, w tym strajki pod ziemią, trwały do końca, właściwie prawie do końca grudnia. tak. Nawiązując do tego, co Pan powiedział o, w pewnej współpracy miejscami wojska między strajkującymi, to rozumiem, że ta decyzja o tym, żeby posłać żołnierzy przeciwko górnikom i żeby tam polała się krew, była dosyć hazardową decyzją. Bo gdyby tej krwi było jeszcze więcej, to mnie by wam istniało takie ryzyko, że wojsko powie tak nie można. Myślę, że takie, że takie ryzyko istniało. Nie spotkałem się z takimi dokumentami, ale, ale patrząc na. Wcześniejsze wydarzenia, wydaje się to <laughs> niewykluczone, a z drugiej strony też oczywiście kwestia reakcji zachodniej. Wiadomo, że im więcej ofiar, tym ta reakcja jest ostrzejsza, no, ale tutaj niejako władze miały mniej do stracenia, bo i tak było wiadomo, że będą jakieś sankcje, że Zachód musi na stan wojenny zareagować. Na koniec jeszcze nawiążę do tego, o czym Pan mówił, gdy idzie o postawę Kościoła Katolickiego względem w ogóle stanu wojennego i także tych zapisów, które umożliwiły krwawe wydarzenia w wujku. Jak Kościół i zareagował na e, tę masakrę? No, przede wszystkim. E... Tu może nie tyle o reakcjach Kościoła należało powiedzieć, co o tym, o Kościele wobec strajku. No, ksiądz Bolczyk był, wspierał strajkującą, w Terebrze Świętą e, i to, to wsparcie było dosyć, e, dosyć istotne. Natomiast Kościół, e, proszę pamiętać, że Kościołowi zależało na e, tym, żeby, w kraju była, żeby był spokój w kraju. Ponieważ no, doskonale tak jak w 70 roku my, prymas Wyszyński, prymas Glemp zdawał sobie sprawę, że może dojść do rozlewu krwi e, i chodziło o uniknięcie tego rozlewu, rozlewu krwi. Więc e, o ile Kościół bardzo mocno wspierał e, represjonowanych, to w przypadku strajków był, no, raczej był za tym, żeby, żeby, żeby wyciszyć te protesty. Czy nie było jakiegoś takiego zdecydowanego działania kościelnego. Nawet powie... gdzieś zakulisowego, być może. Gdzie idzie o znaczy, rewizję ewentualnie tych przepisów, o których Pan mówił. Znaczy, działania w sprawie uniknięcia tej masakry, o których mówiłem, one były zakulisowe i one, one miały miejsce. Żeby bardzo istotne, zresztą tych działań Kościoła było więcej, no bo Kościół na przykład. Chciał zmienić również innych zapisów dotyczących internowania, wyrzucenia z pracy, i tak dalej. Dążył do złagodzenia, złagodzenia tych, tych rygorów stanu wojennego, ale jednocześnie też dążył do tego, żeby uspokoić sytuację w kraju. To jest słynne wystąpienie Prymasa Glempa, bardzo źle przyjęte z 13 grudnia, ale jak się spojrzy na to z dystansu, to można je ocenić zupełnie inaczej. Konkludując zupełnie, czy są jeszcze jakieś rzeczy, które państwo polskie powinno zrobić dla lepszego wyjaśnienia, upamiętnienia wszystkich tych wydarzeń, czy to, o czym pan wspominał, co jest już obecne na Śląsku, to są rzeczy wystarczające? Tak się zastanawiam, co się powinno zrobić. Na pewno, na pewno... Eee, nie ma, i tu pana zaskoczę, pełnej listy ofiar stanu wojennego, takiej porządnej, zweryfikowanej, znaczy wiemy mniej więcej, ile osób, zginęło, ile osób zginęło w wujku podczas pacyfikacji, manifestacji. Była działalność Komisji Rokity, czyli Nadzwyczajnej Komisji badania Zbadania Działalności OBWE w latach 80., napadała ponad 100 przypadków. Kilkadziesiąt z nich uznała, że śmierć jest udziałem funkcjonariuszy Sądu spraw wewnętrznych, ale takiej pełnej listy, pełnej listy zweryfikowanej nigdy, nigdy nie zrobiono. Przypuszczam, że już dzisiaj ona nie powstanie, natomiast e, powiem tak, to czego najbardziej brakuje w przypadku stanu wojennego to jest dobry film fabularny. Bo historycy mogą pisać najlepsze dziesiątki najlepszych książek, pisać setki najlepszych, tysiące najlepszych artykułów, ale tak jak w przypadku pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, jeden film Pasikowskiego dla sposobu postrzegania Pasikowskiego, dla pamięci o nim zrobił dużo więcej niż wszyscy historycy razem wzięci ich publikacje. Inna sprawa, że gdyby nie było tych publikacji, to trudniej byłoby przygotować taki film jedno drugie zdecydowanie wspiera, ale jest to konkretne zadanie i konkretny postulat, jak rozumiem. Tak. Oczywiście taki film, który by pokazywał film, ta który by pokazywał od kulisy stanu wojennego, jak do niego doszło, dlaczego do niego doszło, czy groziła nam interwencja, tak, pokazane, tak zwanej kuchni stanu wojennego. I konsultantów dla takiego projektu też pewnie nie zabraknie. Jak rozumiem choćby z szeregów Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że jest kilku historyków, którzy spokojnie e, moglibyście tego zadania podjąć. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za tę rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby upowszechniać to nagranie, żeby przypominać o tych wydarzeniach, o ich konsekwencjach przebiegu, żeby pamiętać o tym, jak Polska była de facto pod okupacją i jak się z tego z trudem przecież ciągle dzisiaj wyzwalamy. Zachęcam też do tego, żeby kanał PCH24 wspierać. Przypominam, że nasze warszawskie studio już musimy wkrótce opuścić, więc musimy sobie inne warszawie studio organizować. Mogą Państwo tę inicjatywę wesprzeć. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym na Kłaniam się i z Panem Bogiem.